Dobrze, mamy punktualnie 11, także będziemy ruszać z tematem. Witam Państwa serdecznie, dziękuję, że Państwo dołączyliście. Nie jest nas jakiś stres bardzo dużo, ale też z racji tego, że mamy ostatni miesiąc roku, a także no niektórzy jeszcze dopinają jeszcze listopad, także cieszę się, że Państwo w ogóle się pojawiliście. Ja nazywam się Michał Szubert, zajmuję się doradztwem i sprzedażą różnych rozwiązań informatycznych w Connect Distribution. A od niedawna także zajmuję się nowością w naszej ofercie, czyli firmą Rangeforce. Zważywszy na to właśnie to, o czym wspominałem, z tym, że działam na internecie komórkowym, także pozwolę wyłączyć sobie kamerkę, żeby tu nic nie interferowało i żeby można było się skupić na prezentacji. Jest z nami także Timothy McDade, Account Executive z firmy Rangeforce. Hi Tim, how are you? Good morning, everyone. Nice to be here. Tim is here and preparing himself to answer potential technical and how to answer questions, which I'm really hope are going to appear during the presentation or afterwards. Thank you. Lovely to be here. Nice to meet everyone. Apologies, my Polish is not very strong. So I may have Michael do some translating for me if it helps, but happy to help on any questions on the Rangeforce product or the platform. I look forward to speaking to you all. Thank you, Tim. I'm going to switch back to Polish. Zanim przejdziemy do rozwiązania, chciałbym Państwu opowiedzieć jeszcze chwilę i lepiej się poznać. Poświęcić 3 minuty dosłownie na przedstawienie firmy Connect Distribution. Jesteśmy wyspecjalizowanym dystrybutorem technologii IT o profilu VAD, czyli Value Added Distributor. Czyli oprócz dystrybucji samych rozwiązań wspieramy naszych klientów wiedzą ekspercką i usługami z tą wiedzą związanymi, takim jak właśnie pomagamy przy wdrożeniach, szkoleniach, organizując różne spotkania, webinaria i tego typu działania. Działamy, jak Państwo widzicie, w 4 obszarach. Najbardziej obleganym obszarem jest tutaj bezpieczeństwo sieciowe. Działamy tutaj właśnie w takim zakresie jak zdalne resetowanie haseł, narzędzia typu do zdalnego dostępu do zasobów sieciowych, czyli Network Access Control od Portnoxa. Fajne narzędzia do zabezpieczania i ochrony przepływu danych dla organizacji, które mają swoje wewnętrzne, wyseparowane od internetu wewnętrzne sieci. Ciekawe narzędzie do skanowania infrastruktury fizycznej, czyli komputerów, serwerów, switchy właśnie pod kątem zainstalowanego programowania i oceny jego podatności i napraw. Tym zajmuje się właśnie ten producent, a także rozwiązania do testowania, skanowania aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także w poszukiwaniu podatności i potencjalnych zabezpieczenia z potencjalnymi problemami związanymi z atakami hakerskimi. Fajne narzędzia właśnie do budowania odporności na phishing od Cofensa. Monitoring infrastruktury, to jest bardzo mocny producent i bardzo znany, chętnie kupowany jest właśnie z tego zakresu SolarWinds. Ciekawe narzędzia typu Privileged Access Manager, czyli w skrócie PAM od Arcona. Firewall mamy od SonicWall'a, także pełną ofertę Barracuda, także firewall'e. Niezależnie od tego, czy to urządzenia fizyczne, czy w formie usługi. Web Application Firewall, backup, ochrona poczty i niezależnie czy to jest ochrona poczty w Office 365, czy także tradycyjnej poczty. A także rozwiązanie do zdalnego przesyłu plików w sposób bezpieczny, kiedy po prostu mamy dosyć tajne dane, nie chcemy, żeby po prostu ktoś pomiędzy, kiedy dane przesyłamy, żeby ktoś położył na nich łapę. Czyli to tym zajmuje się GoAnywhere. No i oczywiście Rangeforce, czyli bohater dzisiejszego spotkania, o których powiemy sobie później więcej. Mamy także rozwiązania w dziale Storage Virtualization Scale Computing, to są takie hiperkonwergentne certa danych. Mamy rozwiązania DataCore i StoreMagica, to są wirtualizacja pamięci masowych, a także zarządzanie kluczami szyfrującymi. Mamy fajne rozwiązania do wirtualizacji aplikacji od Parallelsa, a także wirtualizacji środowiska Windows na Macu. A także rozwiązania zarządzania wydrukami i drukarkami w dużych, rozproszonych środowiskach, szczególnie właśnie, kiedy te odległości pomiędzy działami liczymy w kilometrach lub setkach kilometrów. I też ciekawe narzędzie Zerto do tworzenia takich punktów dostępowych, do których możemy się cofnąć w przypadku awarii, na przykład no, może być to minutę czy godzinę, czy jak tam sobie to ustawimy. W przypadku narzędzi deweloperskich,
Mamy tu dosyć taką silną obsadę znanych producentów, jak właśnie JetBrains. Są to narzędzia do pisania kodu w różnych językach programowania, czyli te IDE. Fajne rozwiązania SmartBera do tworzenia, projektowania API, tworzenia API do kontroli jakości kodu, do narzędzia do testowania aplikacji czy API pod kątem funkcjonalnym czy wydajnościowym. Rozwiązania do zarządzania kontenerami od Ranchera. Co ciekawostką, jest to Rancher, jest to jedna z firm, której właścicielem jest SUSE. A także Revenera, to są już takie narzędzia do końcowej pracy deweloperskiej, czyli tworzenia wersji instalacyjnych, które później po prostu my jako użytkownicy możemy sobie zainstalować taki software na swoim komputerze. Ciekawe rozwiązanie zarządzania projektami, to jest Mind Manager, do zarządzania projektami, zasobami, czasem, ludźmi i w taki bardzo sposób, taki bardzo fajny, wizualny, przypominający mapę myśli, że to jest Mind Manager, a także systemy operacyjne, bazy danych. I tu mamy reprezentację MySQL-a, Oracle'a, SUSE, a także jeśli chodzi o takie systemy operacyjne Linuxie, możemy też zaprowadzić Red Hat'a, który to logo się tutaj niestety nie pojawił. Dobrze, przechodząc dalej, powiemy sobie teraz więcej o RangeForce. No i trzeba powiedzieć, że RangeForce już stał się pewnym synonimem jakości w dziedzinie szkolenia online. Początki działania w ogóle inżynierów i założycieli RangeForce'a to było stworzenie cyberpoligonu czy cyberstrzelnicy, to różnie jest tłumaczone na polski, właśnie dla NATO. No i to doświadczenie zdobyte podczas tworzenia tego poligonu dla NATO utwierdziło ich w przekonaniu, że warto wykonać takie rozwiązanie i potwierdziło, że treningi na takim wirtualnym poligonie to jest kluczowa rzecz, żeby przygotować się do prawdziwych zagrożeń. No i zbudowano po prostu, zainspirowało ich to do budowy takiego cybernetycznego poligonu, platformy pełnej szkoleniowej, który mógłby szkolić zespoły, niezależnie od tego, co to będzie właśnie, gdzie się znajdują i w jakim czasie chciałyby te szkolenia przeprowadzać. W 2015 została przedstawiona pierwsza wersja platformy RangeForce, a w obecnej chwili jest już ponad 120 pracowników z misją taką wspierania organizacji w budowaniu cyberodporności. Mają to obecnie 4 biura, 2 w USA, w Virginii i Savannah. Ciekawostka jest właśnie w Tallinie, niedaleko nas, w Estonii i Londynie, w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o krajobraz, z którym działamy, to trzeba powiedzieć, że jest niesamowicie dynamiczny i ten rynek IT, czy w ogóle rynek rozwiązań różnych informatycznych, tak globalnie patrząc, bardzo się zmienia. To, co widzieliśmy rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, a już nie mówiąc 10 lat temu, to lata świetne. Są ogromne przyrosty, na przykład jeśli chodzi o na przykład rynek e-commerce, to przyrost sprzedaży detalicznej to jest na poziomie 55% szacuje się w ciągu najbliższych 3 lat. Natomiast przyrost w przypadku sprzedaży B2B szacuje się, że to będzie ponad 3-krotny w stosunku do dzisiejszego stanu w przeciągu najbliższych 6 lat. Trzeba też sobie powiedzieć, że też w przeciągu ostatnich 20 lat każda firma, niezależnie od tego, czym się zajmuje, czy sprzedaje buty, produkuje, handluje czymkolwiek, produkuje cokolwiek, świadczy usługi finansowe, stały się firmami informatycznymi. Dwa przykłady takie, Goldman na dzień dzisiejszy, czyli firma działająca mocno na rynku finansów na zachodzie, zatrudnia na chwilę obecną ponad 10 tysięcy samych programistów. W Nike'u z kolei, którego znamy, dobrej jakości odzieży sportowej, w obecnej chwili zatrudnia się więcej programistów niż projektantów odzieży. Także te zmiany są zdecydowanie duże, i ta potrzeba tak naprawdę zapewnienia bezpieczeństwa tej wymianie danych i szkolenia swoich osób rośnie, można powiedzieć, z dnia na dzień. Jeśli chodzi o rynek pracy w obecnej chwili, to jest ciekawe, jakby ktoś się tak myślał o przebranżowieniu, w obecnej chwili na świecie jest 3,5 miliona nieobsadzonych stanowisk w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Koszt z kolei wyszkolenia takiego pracownika, oczywiście średnio globalnie to jest 7 tysięcy dolarów na jednego użytkownika, a w ogóle w przypadku, gdyby ktoś chciał sobie stworzyć taki cyberpoligon on-premise u siebie, to oceniane to jest, że to jest koszt na wysokości pół miliona dolarów. Koszty są olbrzymie, co też sprawia, że
te konwencjonalne rozwiązania w zakresie szkoleń cyberbezpieczeństwa no zapewniają oczywiście bardzo dobre szkolenie praktyczne, ale są jednak bardzo drogie no i tym samym mają dość ograniczoną skalę. No i tutaj naprzeciw temu wychodzi właśnie oferta firmy RangeForce, która właśnie no, mają takie trzy filary działania, czyli usprawnienie działania zespołu cybernetycznego, uczenia się budowania odporności, testowanie, udoskonalanie technik bezpieczeństwa, właśnie ćwiczenia takie Blue Team, Red Team, czyli dla ćwiczeń dla osób, którzy atakują i które się bronią, o których powiem za wcześnie. To jest ciągłe doskonalenie umiejętności, rozwijanie praktycznych umiejętności, no bycie na bieżąco z koncepcjami bezpieczeństwa IT, bo ta platforma jest cały czas odświeżana, update'owana, także tygodniowo pojawia się kilka nowych modułów, które możemy sobie przetrenować. A w obecnej chwili jest to no, ponad 800 modułów szkoleniowych na żądanie, a co oczywiście daje nam wyższy poziom wiedzy. No i też co ciekawe jest po prostu, mając takie zespoły właśnie SOC-owe, czy właśnie zespoły, osoby zajmujące się bezpieczeństwem, możemy właśnie widzieć, oceniać te osoby, widzieć ich mocne i słabe strony, zarówno osób, jak i zespołu, przeszukiwać pulę talentów w obszarze bezpieczeństwa, żeby wiedzieć, w kogo inwestować, a kogo też ewentualnie jeszcze zmotywować, żeby się lepiej wziął za swoją pracę, robić różne rankingi talentów. No i tym samym także no, docelowo tak, w stosunku do takich szkoleń konwencjonalnych jest to obniżenie kosztów. Jeśli chodzi o takie ujęcie, co możemy na takiej, platformie RangeForce'a zrobić, także mamy ujęcie w dwóch obszarach. To jest platforma Battle Skills. Teraz troszeczkę muszę powiedzieć, że tutaj troszeczkę zmienia się na dniach dosłownie, zmieniła się troszeczkę nazewnictwa i teraz taka oferta troszeczkę się będzie inaczej nazywać, czyli będą takie edycje Professional Elite. Natomiast no to wszystko się będzie mieścić w tym zakresie, o którym teraz Państwu powiem. Platforma Battle Skills, czyli to jest po prostu szkolenie użytkowników indywidualnych pod kątem właśnie ich możliwości, nazwijmy to bojowych, jeśli chodzi o odpieranie ataków. Jeśli chodzi o to właśnie takie ujęcie produktowe, mamy edycję Professional, która zajmuje ponad 400 modułów. Jest to platforma dla szkoleń indywidualnych. Także jest to platforma Enterprise Edition, mająca ponad 800 modułów. I to jest platforma do szkoleń i ćwiczeń indywidualnych. Oprócz takiej po prostu ćwiczenia takiej typowej wiedzy teoretycznej, możemy także sobie przećwiczyć to w praktyce, co tam się dzieje. No i jeśli chodzi o ten Battle Fortress, czyli to miejsce, gdzie mamy pracę zespołową i te możliwości właśnie takiej, no, ćwiczeń zespołowych, to jest platforma Elite Edition, która ma wszystkie zalety wersji Enterprise plus te ćwiczenia wszystkie zespołowe. Technologie. Tutaj chcę powiedzieć, że firma RangeForce integruje wiele różnych technologii bezpieczeństwa dla swojej platformy szkoleniowej. To, co tutaj załączyłem, to w zasadzie to jest tylko niektóre z nich wykorzystywane na platformie i modułach szkoleniowych. Natomiast różne technologie są wdrażane w różnych modułach praktycznych w ramach właśnie przygotowywania tego cyberpoligonu pod konkretne ćwiczenia. Też chciałbym też podkreślić tutaj, że celem nie jest tutaj też wyszkolenie użytkowników w kwestii no, wszystkich feature'ów, które te technologie zawierają, a natomiast pokazanie im, jak rzeczywiście te technologie są wykorzystywane w określonych sytuacjach. Też jeśli byście chcieli Państwo sobie potestować zaraz po tej prezentacji, zobaczyć co w tej platformie jest. Od razu powiem, że to jest platforma Community, czyli dla środowisk związanych z cyberbezpieczeństwem. Jest to platforma zawierająca dostęp do bezpłatnych treści. Powiem, że to jest tak mniej więcej około 2% tego, co możemy uzyskać, jeśli chodzi o platformę taką pełną komercyjną. Natomiast no tutaj też tych modułów tutaj jest kilkadziesiąt, możemy tutaj sobie zrobić. Przejść właśnie przez te moduły, dowiedzieć się właśnie, jak takie różne technologie typu Splunk, Wireshark działają w akcji. Zbudować umiejętności rywalizacji przy użyciu tych narzędzi. No i tym samym zwiększać swoją gotowość cybernetyczną. Natomiast no też chcę powiedzieć, że to jest tak no, w tej formie community, czyli dość ograniczonej, ale dającej przedsmak tego, co możemy zobaczyć w wersji pełnej. Chciałem Państwu pokazać także te dwa przykłady organizacji, które wykorzystują
Rangeforce'a już teraz. Jedna firma może być Państwu znana, to jest Pipedrive. To jest rozwiązanie typu CLM, lokalizowane także na język polski, także w naszym kraju też to rozwiązanie można spotkać wykorzystywane przez różne firmy handlowe. Posiada w obecnej chwili ponad 85 tysięcy klientów na całym świecie. No i co ciekawe, że po wdrożeniu tej platformy, po pierwszym takim okresie, takim pełnym działania, no zauważono, że wzrost zgłaszania incydentów przez inżynierów jest o 30%. Także chłopaki więcej widzą dziewczyny i wzięli się do roboty. Identyfikowano najlepszych inżynierów, posiadających najlepsze predyspozycje do dalszych szkoleń i widać po prostu, w kogo można inwestować. Kolejny podpunkt, to na pewno cieszy dział księgowy, co już wydatki na szkolenia zmniejszyły się o 40%. No a z kolei cały zespół ten inżynierski bezpieczeństwa no, zmotywował się do podnoszenia kwalifikacji, bo te wszystkie te takie, co oni wiedzą, a czego nie wiedzą, widać na tych interaktywnych dashboardach. A drugi ciekawy przykład to jest z kolei Politechnika Talińska, czyli z Estonii. Uczelnia z tradycjami, założona w 1918 roku. I tutaj można powiedzieć, że troszeczkę wykorzystano w drugą stronę. Zostało to wykorzystane w inny sposób, natomiast ta platforma Rangeforce powstała po to, żeby odpowiedzieć na szkolenia, które się odbywają w klasach i być atrakcyjniejsze pod kątem właśnie dostępu do niej, czasu, kiedy to możemy wykonać, atrakcyjnie pod względem ceny. A z kolei to, co ciekawe, jest, że ta platforma została wykorzystana właśnie do nauki studentów na tej politechnice. No i rezultaty jest takie, że do dziś przeszkolono 625 studentów Taltechu. Ta liczba może nie wydaje się jakaś olbrzymia, ale też trzeba wiedzieć, że to jest skala estońska. A z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o populację Estonii, to jest około 2 miliona ludzi, czyli to jest tak naprawdę liczba osób, które mieszka w samej Warszawie. W czasach przed Rangeforce jeszcze profesor spędzał około 80 godzin, żeby przygotować kurs dla klasy 100 studentów. Obecnie zajmuje to 20 godzin, czyli zdecydowanie obniżono czas. Czas poświęcony na przygotowanie ocen studentów z 16 godzin na 100 studentów spadł do godziny, czyli zdecydowanie zautomatyzowany proces i oceniania. A w obecnej chwili taki profesor Taltechu potrzebuje jedynie 20 minut, by ocenić, a następnie dodać oceny studentów do portalu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie tych przykładów. Można sobie tych takich use case'ów, można sobie pooglądać na stronie Rangeforce'a. Jest zdecydowanie więcej, żeby ocenić właśnie, w jaki sposób Rangeforce pomaga konkretnym organizacjom. Dobrze, jeśli chodzi o to wspomniane już wcześniej, ta platforma Battle Skills, czyli indywidualna platforma szkoleniowa. Także jak wspominałem, mamy tutaj setki modułów szkoleniowych na żądanie, indywidualne oceny, wyzwania, ćwiczenia na realnych urządzeniach z realnymi technologiami. Co ciekawe, że co tydzień są udostępniane nowe moduły, nowe materiały z najnowszych właśnie CVE, CVE, nowe informacje o złośliwym programowaniu i metodologii ataków. Także te dane są cały czas update'owane. Możemy wykorzystać różne przypadki. Tutaj chciałem pokazać różne przypadki użycia, ale już nie pod kątem konkretnych firm, tylko tak naprawdę po co, bo to wykorzystujemy. Także jeden z przypadków może być stworzenie programów szkoleń cyberbezpieczeństwa dla firmy, zbudowanie teamu, zbudowanie programu dla tego teamu. Kolejnym przykładem jest nauka identyfikowania naprawy podatności, gdzie wyszukujemy podatności, tworzymy taki swoisty program higieny aplikacji. Budujemy program bezpieczeństwa, czy taką kulturę organizacji, kulturę bezpieczeństwa w zespole. No i trzeci taki powód to jest właśnie ciągłe doskonalenie wiedzy operacyjnej, bo scenariusze ataków, pojawiają się nowe podatności, są wykrywane, technologia się zmienia, inwencja atakujących się zmienia, także cały czas trzeba być w gotowości. Można też przygotowywać dla swoich pracowników ścieżki takie rozwoju. Tutaj jest właśnie pokazana taka jedna z możliwych ścieżek rozwoju. Tak naprawdę można to przygotować różnie. I tutaj tak naprawdę no, może to robić administrator czy osoba, która zarządza takim działem bezpieczeństwa po to, żeby takie osoby, które są na przykład nowo przyjęte lub robią coś, a chciałyby coś zmienić, można przygotować taką ścieżkę kariery, wgrać im do portalu, to mu się pojawi w formie notyfikacji,
będzie to widział, że to są jego szkolenie na najbliższy czas i po prostu będzie musiał na określony czas na to, będzie musiał te szkolenia sobie przeprowadzić. I po prostu od osoby, która zna podstawy cyberbezpieczeństwa, może stać się analitykiem SOC 2 lub Threat Hunterem. Jeśli chodzi o te ścieżki bojowe w takim ujęciu, co tam można znaleźć, także mamy takich 8 podstawowych ścieżek bojowych. Właśnie analityków SOC 1, SOC 2, łowce zagrożeń, bezpieczne kodowanie, Web Application Security, Cloud Security i tak dalej, to co Państwo widzicie. Natomiast no, każda ta ścieżka zawiera ponad 30 modułów, niektórych jest więcej, niektórych trochę mniej, ale minimum 30. I to jest właśnie kombinacja właśnie teorii, wykładów, wyzwań, laboratoriów. Odznaje się później właśnie, otrzymuje się później odznakę po ukończeniu, a zawartość jest dostosowywana właśnie do danej branży i akredytowana, gdyż chcę to wspomnieć, że Range Force jest coraz bardziej rozpoznawalną i uznawalną marką, jeśli chodzi o szkolenia pracowników. No i kolejna część to już jest właśnie szkolenie ze ścieżek właśnie w temacie właśnie takiego cyberpoligonu, cyberstrzelnicy. Jest to taki hiperskalowalny poligon cybernetyczny, czyli można zrobić naprawdę tylko wyskalować bardzo szeroko. Mamy gotowe scenariusze ataków cybernetycznych, możemy je troszeczkę też modyfikować według własnego uznania. Jest to szybkie, łatwe do wdrożenia, bo wszystko się dzieje bezpośrednio w chmurze z poziomu przeglądarki internetowej. Ćwiczenia są też wielokrotnego użytku właśnie dla różnego rodzaju teamów, właśnie czy dla tych teamów atakujących, czy broniących. Przykłady takich scenariuszy, takich zagrożeń, które tych ścieżek takich, które możemy stworzyć według scenariuszy, to może być na przykład scenariusz próby podmienienia strony internetowej, wtedy po prostu Red Team próbuje zrobić tą podmianę, Blue Team broni. Kolejny scenariusz może być właśnie wykorzystanie ransomware'u, czy też kolejny scenariusz eksfiltracja danych, czyli przejęcie danych danej organizacji. Także to i te ścieżki bojowe też można trochę modyfikować, tak żeby dostosować po prostu do kolejnych pomysłów, czy do kolejnych rzeczy, które się dzieją na świecie. Przygotowując taką ścieżkę i takie ćwiczenie, możemy sobie przygotować tak zwany ten stos bezpieczeństwa, security stack. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, czy to zarówno open source'owe, czy narzędzia od vendora. To są przykładowe logotypy, które Państwu pokazuję, natomiast tych technologii możemy wykorzystać. Można wykorzystać też różne. No i tutaj jak przykładowo wygląda taka oś czasowa ćwiczeń. W pierwszym kroku no, definiujemy, jak to ćwiczenie ma wyglądać. Włączamy zaangażowane zespoły, osoby, wybieramy im cele. Wybieramy scenariusz takiego ataku, jak ma wyglądać. Konfigurujemy ten security stack, o którym wspomniałem wcześniej. Tutaj też chcę powiedzieć, że cały czas możemy liczyć na wsparcie inżynierów i pracowników Range Force'a w pomoc, jeśli chodzi o pomoc w przygotowaniu takiej strzelnicy. Także oni budują tą strzelnicę cybernetyczną, tworzą podręcznik scenariusza, cały plan ćwiczeń i przygotowują też wytyczne. No i w kolejnym kroku robimy te ćwiczenia, działamy tutaj nad tym. Osoby właśnie z czerwonego teamu atakują, próbują realizować ten scenariusz, drugie osoby się bronią. No i tutaj cały czas też nad nami piecze trzymają eksperci szkoleniowi Range Force'a, którzy administrują, wspierają ćwiczenie. I tu też chcę powiedzieć, że przebieg ćwiczenia ma wsparcie Range Force'a na każdym etapie, także jest to jak najbardziej w cenie tego rozwiązania. No i później te ćwiczenia końcowe to są wszelkiego podsumowania, debriefing, analiza raportów poćwiczeniowych dla wszystkich uczestników. No i później Range Force zapewnia zalecenia szkoleniowe po ćwiczeniach w stosunku właśnie do zespołów czy konkretnych osób. A tu chciałem też pokazać taki przykład, taki schemat takiego działania, jak to może wyglądać taki atak w przypadku właśnie spear phishingu i próby właśnie przy eksfiltracji danych. I to wygląda tak, że po prostu atakujący tu przeprowadza atak typu spear phishing, także jak Państwo to widzicie, ten punkt pierwszy tu jest, wysyła maila dla jednej stacji roboczych, złośliwe oprogramowanie się tu wykonuje, przejmuje kontrolę nad maszyną, odpowiada do tej maszyny atakującego. Atakujący w tym momencie przejmuje kontrolę nad maszyną, pracuje nad eskalacją uprawnień, zdobywa różne dane uwierzytelniające i rozpoczyna tak zwany lateral movement. Tutaj osoby zajmujące się bezpieczeństwem to doskonale wiedzą, o co chodzi.
No i dalej te dane uwierzytelniające, które zostały przejęte, są wykorzystywane właśnie do przejęciu udziału w pliku w baz danych i pliki są przenoszone w celu infiltracji, eksfiltracji. Z kolei, jeśli chodzi o te działania Blue Teamu, no to właśnie tutaj operator SIEM otrzymuje pierwszy zestaw alarmów, alerty są wysyłane do odpowiednich osób, uruchamiają się playbooki odpowiedzi. Z kolei w następnym kroku ten team niebieski musi znaleźć, jakie są te IOC, czyli Identificator of Compromise, rozpoznać zdarzenia, zidentyfikować finalnie wektor ataku. No i w kolejnym kroku jest próba właśnie zatrzymania tego ataku, pokonania tego ataku, czyli wprowadzenie zmian w regułach zapory sieciowej, identyfikacja i izolacja zainfekowanej maszyny. No i to jest taki przykładowy, jeden ze scenariuszy. I tutaj, jeśli chodzi o tą część teoretyczną i część prezentacyjną, to mamy już za sobą. Tak wygląda portal po zalogowaniu. Mamy tu różnego rodzaju dashboardy, widzimy, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o daną osobę. Także no, zajmuje tutaj dosyć fajne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o tablicę liderów. Także widzimy, kto jest tablicą liderów. Natomiast jeśli wejdziemy tam sobie głębiej, zobaczymy, jaka jest liczba tych osób, które się szkolą. Także tutaj innego miejsca niestety, innego miejsca niż to pierwsze dla mnie nie mogło być. Mam ukończony tutaj 6 modułów z aktualnie dostępnych dla mnie 646. Także możemy sobie też tutaj po kliknięciu w to obejrzeć, ile tych moduł, jak te moduły wyglądają. Czyli tak naprawdę to, co wykonałem już do tej pory, w jakim czasie. Jeśli tych modułów miałbym ukończone setki, to bardzo, bardzo się przydadzą te funkcje filtrowania. Możemy tu sobie dodawać też cele swoje definiować, także możemy tutaj przejść tutaj. I jeśli chodzi o gole, możemy sobie dodać swój cel, co byśmy chcieli osiągnąć, jakie kursy skończyć, w jakim czasie, zdefiniować go sobie. I potem w tym czasie, kiedy go mamy, po prostu to sobie tworzyć i szkolić się. Widzimy to też nasze odznaki. No niestety przy tej ilości modułów, które ukończyłem, na razie odznakam jedną i to taką dosyć mizerną, jeśli chodzi o uznanie w branży. Natomiast widzimy też tu tak naprawdę kursy, których nie dokończyłem i które mam jeszcze do dokończenia, także możemy sobie je przewijać i patrzeć, jak to wygląda. Mamy też zapamiętane kursy, które nam się na przykład spodobały i chcielibyśmy wcześniej je zrobić, a także mamy informacje o nowych kursach, które się pojawiły na portalu. Tutaj jest część tam My Training, czyli to jest to, co wspomniałem, że administrator czy osoba zarządzająca działem bezpieczeństwa tutaj mógłby ten trening przygotować dla mnie. Tutaj w obecnej chwili nic nie ma, natomiast no, ten trening mógłby się pojawić w momencie, kiedy zostanie przygotowana jakaś ścieżka kariery, na przykład jeśli docelowo chciał być osobą zajmującą się wyszukiwaniem zagrożeń, tym threat hunterem, to po prostu można by tutaj przygotować i cały zestaw ćwiczeń i treningów, które mógłbym wykonać, aby taką właśnie do tego stanowiska i zdobyć wiedzę, która jest potrzebna tego stanowisku. Mamy całą listę wszystkich kursów, które w obecnej chwili w Benchforce mamy do dyspozycji. Także jak widzicie, ta lista jest dosyć duża. Przewinę trochę wolniej, także też widzimy, jakie są te ścieżki właśnie kariery, ścieżki uczenia się. No i też widzimy też, dla jakich teamów one są dedykowane. Możemy sobie tak na szybko podejrzeć te moduły lub przejść konkretnie w taką Cyber Security Concept, zobaczyć moduły i rozpocząć tutaj naukę w nich. Tu mamy listę rozpoczętych, ukończonych modułów, to już Państwu pokazywałem. Tu także mamy różne swoje oceny i osiągnięcia, także na podstawie ostatnio wykonywanych działań. Także ponieważ ostatnie swoje Cyber Security Essentials przerwałem na samym początku, także no, jeśli chodzi o moje możliwości, które zademonstrowałem, to się nie pojawia nic, natomiast tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o obszary do poprawy, to jest ich bardzo tutaj dużo. Tablicę liderów Państwu pokazywałem, pokażę Państwu jeszcze ten profil, także tutaj mamy cały ten team nasz, tu się będzie wyświetlać, nasze gole, nagrody, no i tu chciałem pokazać Państwu jeszcze te ustawienia. Także możemy sobie ustawić to, żeby otrzymywać newslettery dotyczące nowych feature'ów i nowego kontentu, przypomnienia, że kończą nam się jakiś czas na wykonanie konkretnych kursów, raporty. No i to zaś ciekawe właśnie dla osób, którzy nam
wolą kolor biały, no bo rzeczywiście ten portal ładnie wygląda na biało, natomiast strasznie świeci w oczy. Można sobie zmienić także ten kolor nie, na kolor ciemny, szczególnie przyda się to właśnie w przypadku wykonywania takich ćwiczeń w nocy. Dobrze, pokażę Państwu, jak wygląda teraz taki jeden z kursów. To jest kurs taki oceniający, czyli Cyber Security Essential Assessment, czyli oceniający. Ten kurs może nie będzie tutaj pokazywał jakichś strasznych fajerwerków, bo to są tak naprawdę pytania, które można tylko raz odpowiedzieć, po to, żeby sprawdzić, po prostu przetestować wiedzę potencjalnie osoby szkolącej się. I może mi mamy tu różnego rodzaju pytania, także przykładowe właśnie, when a malicious email is used to begin an attack, this technique is known as. I mamy kilka odpowiedzi. Czasem te testy są wielokrotnego wyboru, czasem może być tylko jedna odpowiedź. Natomiast chcę tu powiedzieć, że po zaznaczeniu odpowiedzi, tutaj, że malicious email is used to begin attack, stawiam, że to będzie chodziło o phishing. I to też nam pokazuje, że ta odpowiedź mamy zaznaczoną, natomiast żeby jeszcze udzielić jej w pewności, to trzeba jeszcze, system zapyta się, czy na pewno. I po udzieleniu mamy zielony ptaszek. Jeśli coś robimy źle, przykładowo tutaj pojawi się czerwony i tego nie możemy zmienić. Także to już nam się zapisze w tablicy wyniku. Także jeśli chodzi o to, natomiast tutaj, jeśli mamy tutaj różne rodzaje właśnie zapytań z różnych dziedzin, czasem to są analizy kodów, czasami też, tutaj też analizy kodów, zgłoszenia różnych właśnie znalezionych błędów, także różne tego typu rzeczy możemy robić. Natomiast no zdaję sobie sprawę, że ten kurs jest tylko i wyłącznie oceniający, więc tu fajerwerków nie ma, więc pokażę jeszcze coś fajniejszego. A mianowicie mamy tu taki kurs dotyczący wstrzykiwania właśnie takiego procesu i wykorzystania właśnie technologii splunka. Możemy to sobie zacząć właśnie od tego. I pierwsza rzecz to jest właśnie investigate situation, czyli zrozumienie, co się w ogóle dzieje. No w ogóle pokażę jeszcze Państwu, że ten ekran sobie może troszeczkę zmniejszymy. Co tu się dzieje? Mamy tutaj normalnego Windowsa, także to jest normalny Windows działający w chmurze. Gdzie Państwo ma pełną funkcjonalność Windowsa, możemy różne rzeczy tu sobie robić. Mamy poinstalowane aplikacje, Cache, Google Chrome, PowerShell'a. Splunka. Natomiast co się tutaj dzieje? Na pulpit nam się pakują zdjęcia kotów i co kilka minut się pojawia nowe. Także w obecnej chwili widzę, że teraz jak chwilę jeszcze posiedzimy, pewnie popatrzymy na to zaraz się pojawi nowe, natomiast to się, o właśnie, pojawiają się po raz kolejny i zapełniają nam pulpit. No i teraz zastanawiamy się, co z tym zrobić, co tu się dzieje, więc kolejnym krokiem tego ćwiczenia jest na przykład określenie, jaki jest file extension tych plików. A tutaj akurat mamy tak ustawionego Windowsa, że to mniej widać, a to możemy zobaczyć na properties, czy to jest GIF, czy co to jest. Jest to JPEG. I rzeczywiście tak jest. W przypadku tych testów, bo to jest uczenie się, to jest laboratorium, tutaj o te odpowiedzi możemy zmienić. Także jeśli na przykład na początku odpowiemy źle, chcemy się poprawić, to możemy to zrobić. Bo to nie ma służyć ocenie, tylko raczej takiej informacji dla nas, po prostu co wiedzieliśmy, czego nie. Natomiast no, trzeba jeszcze teraz sprawdzić, co się tu dzieje, czyli prześledzić w CIEM-ie tak naprawdę, co tu się dzieje, co za proces za to odpowiada. Także otworzymy sobie tutaj spumkę. Logujemy się. Otwiera nam się normalna aplikacja Splunk Enterprise, w której będziemy poszukiwać właśnie, co tu się właściwie stało. Interesuje nas, co robi, co tu się dzieje za proces właśnie tworzący tej JPEGi. No i mamy tutaj listę wyników. Także mamy różne procesy, które działają, które robią coś z JPEGami. Także jak widzimy Państwo, mamy też procesy takie zupełnie niewinne, jak Explorer Exe. Mamy też taki proces, który wielokrotnie się pojawia tutaj na tej liście, nazywający się spules V. I
To jest potencjalnie zidentyfikowane zagrożenie. Zaraz sprawdzimy w ćwiczeniu, czy rzeczywiście tak jest. Ja mam pytanie właśnie, what is the name of the process that is writing files to the desktop? Wprawiamy na spool. No i rzeczywiście to jest. No i później mamy następne różne działania, jeśli chodzi właśnie o takie dochodzenie, co tu się dzieje. Kolejne dochodzenie, sprawdzanie, co tu się dzieje. No i kolejną ciekawostką jest właśnie tutaj. Kolejnym punktem jest, następnym zadaniem jest zastopowanie procesu, który produkuje te zdjęcia kotów na naszym desktopie. No i nie mamy więcej żadnych informacji, po prostu musimy ten proces zastopować. Możemy wykorzystać różne narzędzia, które mamy tu zainstalowane na tym komputerze. Jeśli nie wiemy, co to jest, możemy skorzystać z podpowiedzi. A podpowiedź wygląda tak. You can use the PowerShell command let stop process for this. No i to jest dla nas informacja, co możemy tu zrobić. Natomiast jeśli nie jesteśmy tacy zupełnie zaznajomieni z tymi komendami PowerShellowskimi, natomiast no też przypominam, że to jest laboratorium, tu się uczymy, a nie oceniamy. Możemy jeszcze sprawdzić sobie, jak wygląda takie rozwiązanie. I mamy taką jednorazową podpowiedź właśnie, że trzeba otworzyć PowerShella i wpisać taką komendę. No to zobaczymy, jak to zadziała. System nas jeszcze chwilę broni i się spyta, czy na pewno. No i zobaczymy, czy dostaliśmy tutaj, czy proces się zastopował. Mi się to nie podoba, jak się pojawi strzałka, natomiast czy ptaszek, że to się zastopowało, natomiast nie widzę go. Teraz się udało. Proces zastosowany. I tutaj, jeśli chodzi o ćwiczenie, chciałem powiedzieć, że całe to ćwiczenie, które teraz robimy, łącznie jest przewidziane 120 minut, także 2 godziny, także to jeszcze zabawa by była. My tu jesteśmy dopiero do 8, także tych wszystkich kroków nie będziemy przechodzić, natomiast no, kolejne kroki to jest właśnie zdobywanie dodatkowych informacji, wyśledzenie, co jest źródłem tego. No i w kolejnym kroku jest właśnie zastosowanie i usunięcie właśnie tego skryptu, który się wykonuje. Jak wspominałem, mamy na to 2 godziny, żeby to wykonać, właśnie przeprowadzając właśnie takie praktyczne ćwiczenie. No i jeśli chodzi o ten pokaz portalu, to więcej Państwu nie będę tutaj tego pokazywać i zajmować czasu, natomiast zakończymy sobie ten moduł. Tutaj, ponieważ go nie ukończyliśmy, tu żadnego podsumowania nie będziemy mieli, natomiast możemy sobie zakończyć ten poprzedni, który też robiliśmy. Tu z kolei no jedno pytanie nam się udało odpowiedzieć, także takie podsumowanie mamy. Także w zależności od tego, jaki moduł wykonujemy, po prostu troszeczkę inne informacje otrzymujemy na koniec. No i jeśli chodzi o ten pokaz portalu, to by było wszystko. To chciałbym się spytać, czy macie Państwo jakieś pytania, jak to się podobało? Proponuję linka, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć w jakichś wybranych modułach na tym portalu. Czyli na tym linku do tej wersji community, tak? Tak, tak, cokolwiek, żeby zobaczyć. Coś takiego przygotuję, w takim razie to też poproszę, bo na koniec naszej prezentacji, po zakończeniu naszej prezentacji, oczywiście no ta prezentacja też, przepraszam, że na początku nie powiedziałem, nagrywaliśmy. Stworzymy z tego filmik. Także link do tego filmiku prześlemy też do Państwa, żebyście mogli sobie przypomnieć, jakbyście chcieli jeszcze raz usłyszeć, o czym dzisiaj mówiliśmy. Ewentualnie, jeśli ta technologia się Państwu spodobała, a chcielibyście się zagłębić bardziej w technikalia i takie, no, porozmawiać troszeczkę bardziej w formie prywatnej na ten temat,
No to też zapraszam do kontaktu. Moglibyśmy wtedy umówić już się na taką indywidualną absolutnie sesję i pokazać jeszcze raz ten portal, porozmawiać o sprawach technicznych. Jeśli pojawią się pytania właśnie o zakres cenowy, ile to w ogóle kosztuje, to też będziemy w stanie wtedy po prostu przedstawić jakieś konkretne koszty tego. Poziom cenowy jest średni, także nie jest to super tanie, nie jest to bardzo tanie, ale też nie jest to bardzo drogie. Także jak najbardziej też ten poziom cenowy jest przystosowany do różnych wielkości organizacji, także w przypadku w zależności od tego, jak bardzo chcemy się zagłębić w te szkolenia i co robić, i ile osób to ma jeszcze robić, to ta cena będzie od tego zależeć. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia, popołudnia, nadchodzącego weekendu. Dużo zdrowia dla Państwa i mam nadzieję, że do usłyszenia.